Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Dzisiaj chcę poruszyć pewien temat, a raczej będę opowiadać o pewnym zjawisku, które moim zdaniem jest bardzo ciekawe. I nie to, żeby ta sytuacja nie miała miejsca wcześniej, natomiast wydaje mi się, że teraz jest to wszystko bardziej nasilone, szczególnie gdy wkroczyliśmy w lata 20. tego XXI wieku. I inspiracją do tego odcinka było też moje Q&A na Instagramie. Serdecznie zapraszam, można tam obserwować naszą dyskusję, a raczej wymianę naszych opinii. I kiedy pojawiły się te pytania, to też często zarzucano mi, dlaczego źle mówię niby o Polsce, dlaczego demonizuję Europę, ponieważ nawet tam, słuchajcie, nie padło nic specjalnego, co by źle określało Europę czy Polskę, tylko po prostu wypowiadałam się, że nie czuję się, aby żyć w moim kraju, nie czuję tej energii, nie czuję się tam po prostu dobrze i się nie odnalazłam. Niektórzy tego po prostu nie rozumieli. Ale gdy już mówiłam, że mam nianię i że nie byłoby mnie stać na wiele rzeczy, które obecnie mam, nie byłoby mnie stać w Europie, w Polsce i że jestem uprzywilejowana, no to wtedy faktycznie ludzie właśnie wypowiadają się sami negatywnie, że no w Polsce to jednak nie możemy sobie na takie rzeczy pozwolić. I teraz, no właśnie, jest pewien aspekt, dlaczego też zdecydowałam się zmienić tą swoją strefę komfortu, a czy wyjść z niej, tak? Dlaczego zdecydowałam się opuścić kraj, dlaczego żyję tu, gdzie mogę sobie pozwolić na wiele rzeczy. No właśnie dlatego. I też wiem, zdaję sobie sprawę, że ciężko jest podjąć decyzję w jeden dzień, aby zmienić totalnie swoje życie, tak? Mówię tutaj o opuszczeniu kraju, kontynentu. Ja robiłam pewne rzeczy stopniowo, bo najpierw mieszkałam we Włoszech, potem przeprowadziłam się do Omanu i tak sobie tam krążyłam, podróżowałam, byłam w Kambodży jakiś czas. I faktycznie człowiek potrzebuje czasu, natomiast komentowanie czegoś albo sytuacji w danym kraju, gdzie się nawet nie było, moim zdaniem jest no słabe, no bo jeżeli nie byliśmy gdzieś, a wypowiadamy się, że wiemy wszystko z telewizji, z dokumentarnych, z dokumentów, tak, które są prezentowane przez media i tak dalej, no to myślę, że nie jest to wystarczające, bo mój obraz o wielu krajach był też na podstawie tych dokumentów, ale właśnie ja chciałam podróżować, chciałam zobaczyć, jak się żyje gdzieś. Ciągnęło mnie w sumie do tego, aby żyć w Azji i dzisiaj chciałam właśnie Wam opowiedzieć, że bardzo, bardzo dużo Europejczyków opuszcza Europę, opuszcza też Polskę, chociaż w dużym stopniu poznałam bardzo dużo ludzi z Niemiec, z Francji, z Włoch, którzy byli moimi pasażerami jeszcze zanim poszłam na urlop macierzyński. Moje samoloty były przepełnione, w sensie było mnóstwo osób na tych lotach, które miały bilet w jedną stronę. A skąd to wiem? No stąd, że ja często rozmawiałam z moimi pasażerami. Zawsze jak na przykład serwuję posiłki, to też zamieniam kilka zdań. Jak tam, gdzie się wybieramy, jak wakacje. No i często ludzie mówili mi, że właśnie zmieniają całkowicie swoje życie, decydują się wyprowadzić na Bali, bo tak, takie kraje dominowały jak Indonezja, Tajlandia, Wietnam, ale były też Indie, ku zdziwieniu, tak? Wielu Europejczyków zawsze miało taki obraz, że o no, Indie czy tam Tajlandia to no takie kraje nieciekawe, nie do życia, to na wakacje to spoko, ale tak żeby żyć, no to nie, to jednak nie, bo tam smród, ubóstwo i wszystko. Oczywiście nie mówię, że te kraje nie mają swoich problemów, ale jednak wbrew pozorom Europejczycy obecnie kochają Azję, robią sobie tripy, tak, czyli podróżują z plecakiem i nawet nie wiedzą, kiedy wrócą do Europy, czy też sezonowo mieszkają tam. Mają też pracę zdalną i właśnie po tym, jak nie będę mówiła, ponieważ panuje cenzura na YouTubie, wiadomo, po słynnej chorobie zdecydowało się bardzo dużo ludzi opuścić Europę i właśnie w związku z tym, że była wielka inflacja, chociaż nie tylko w Europie była inflacja, bo była też, pojawiła się w Azji, ale te koszty życia w Europie ludzi po prostu dobiły.
I gdy rozmawiałam właśnie z pasażerami na przykład z Niemiec, to mówili, że w Niemczech wcale już nie żyje się tak świetnie, jak było to jeszcze kilka lat temu. Obecnie po prostu dobija ich życie tam. Mimo, że na przykład mają nawet swoje domy, mieszkania nie wynajmują, to życie jest ciężkie, koszty życia są bardzo wysokie i ich decyzją było to, aby opuścić kraj, bo nie wyrabiali. Więc poznałam bardzo wiele osób, które spakowały się, sprzedały wszystko. I nie mówię to tylko o osobach, o singlach, bo widziałam całe rodziny z dziećmi. Zdecydowali się po prostu przeprowadzić. Oczywiście Tajlandia słynie, wiadomo, z panów, którzy lecą w jednym, znaczy lecą w jednym celu tam. Ale były właśnie też, było mnóstwo rodzin, które zdecydowały się przebranżowić, sprzedać wszystko, co mieli i na stałe ulokować się w Tajlandii, czy na przykład w Indonezji, na Bali. To były takie słynne kierunki, ale też były Filipiny. I tak jak powiedziałam, ludzie zarzucali, dlaczego tak się dzieje. No ale właśnie widzimy bardzo wielki wzrost tego typu zjawiska, nawet my, stewardesy, chociaż ja też sama mam wśród znajomych mnóstwo osób, które po prostu też zdecydowały się opuścić swoją strefę komfortu. I tu już nie chodzi właśnie tylko i wyłącznie o to, że swoje widzimisię, ale no, koszty życia jednak były zdecydowanym takim jednym z czynników, dlaczego ktoś zdecydował się opuścić Europę. Co ciekawe, poznałam też małżeństwo z Macedonii i tutaj kierunkiem ich stały się Indie. Ale do czego zmierzam? Ludzie obecnie dążą do jakby takiej wiedzy. Nie mówię, że każdy, chociaż tak jak powiedziałam, jak wkroczyliśmy w te lata, ciekawe lata 20, to zaczęło się dziać bardzo dużo różnych rzeczy. Też mówię tu o rolnictwie i tak dalej. Zapewne wiecie, co mam na myśli. To poznałam właśnie to małżeństwo, które zdecydowało się żyć w Indiach, ale na jakiej zasadzie? Co mnie bardzo zdziwiło i też było bardzo ciekawym zjawiskiem. Zdecydowali się żyć w społeczeństwie, które zostało w zasadzie założone przez wiele narodowości. I żeby tam się w ogóle dostać, to też jest takie nieujawnione, tak? W sensie nie jest to coś takiego, o czym można się dowiedzieć łatwo. Ale jest to taka społeczność, która została utworzona przez ludzi, którzy skontaktowali się na danej grupie przez internet, a obecnie dążą do takiego życia, gdzie nie będą im potrzebne na przykład pieniądze, gdzie nie będą potrzebne no, w sensie elektronika i inne rzeczy, które na co dzień my obecnie używamy i bez których nie wyobrażamy sobie życia, tak? Więc opowiadali mi, że w tej społeczności są najróżniejsze osoby. Osoby takie jak lekarze, pielęgniarki, rzemieślnicy, no, nauczyciele, po prostu wszystko. Można znaleźć tam naprawdę każdego z każdej branży i to społeczeństwo działa na takiej wymianie. W sensie, że ja coś dla ciebie zrobię, ty zrobisz coś dla mnie. Taka jakby symbioza, nie? Chociaż nie wiem, czy dobrze to określiłam, ale było to dla mnie bardzo, bardzo ciekawe, że ludzie obecnie emigrują gdzieś i żyją na takiej zasadzie, o jakiej wspomniałam. Także, moi drodzy, jeżeli mam podsumować ten odcinek, to zastanawiające jest, że właśnie ludzie tak wiele mówią złego o miejscu, w którym na przykład nigdy nie byli, bo jak pytałam się kogoś, czy był w takich Indiach albo w Tajlandii, to odpowiedź była nie. Ostatnio też widziałam jakaś rodzina, ja ich nie śledzę w internecie, ale było tam chyba 11 dzieci i oni zdecydowali się do tej Tajlandii wyprowadzić tam. Czytałam komentarze pod spodem, że o, ciemnogród Tajlandia, a kto im pomoże bez zasiłków? Bo tam przecież nie mogą wtedy aplikować te zasiłki, w sensie nie mogą ich pobierać, bo faktycznie jak się żyje za granicą, to nie można tych zasiłków pobierać, z tego co wiem. I wiecie, padały takie komentarze, gdzie naprawdę ludzie nie mają pojęcia, bo nigdy nie byli w danym kraju, a jednak bardzo dużo mają do powiedzenia. I ja bym chciała tu zaznaczyć, że naprawdę trzeba zobaczyć pewne życie, trzeba podróżować, żeby wiedzieć, jak jest w danym miejscu, a nie oceniać z góry.
I dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ludzie decydują się opuszczać też Europę? No bo widzą komfort, widzą to, że mogą sobie na coś pozwolić. Mimo że lokalna ludność, czy w sensie jakaś jej część nie jest w stanie, ale no faktycznie nie można winić kogoś, że chce sobie poprawić komfort życia, że chce żyć na takiej zasadzie, że może mieć pomoc domową, może mieć nianie, może podróżować, że będzie go stać. Ja uważam, że to jest jak najbardziej w porządku. Zachęcam też ludzi, którzy mają jakieś takie marzenie albo też chęć, aby zmienić swoje życie, żeby spróbowali. Może nie tak daleko, ale żeby zaczęli od jakiegoś miejsca, które być może jest na ich liście do zobaczenia, a potem starali się małymi krokami zwiedzić coś właśnie dalej, żeby móc potem zdecydować o tym, czy chcą. Tak? Ja nie mówię, że trzeba, że ci, co czują się w Polsce, muszą żyć tak jak inni, ale właśnie chciałam Wam powiedzieć, dlaczego jest teraz obecnie taka sytuacja. Ja jak zwykle Was pozdrawiam. Dzielcie się ze mną swoimi komentarzami, swoimi przemyśleniami i wymieniajmy swoje opinie dalej. Ale tak, żeby, wiecie, też zrozumieć drugą stronę. Jeszcze raz pozdrawiam i do usłyszenia.